Cześć, siema, z tej strony Suert. Gramy dalej w Baldur's Gate 3. Kurczę, świetna gra, świetny RPG, który może nie przypomina starych, dobrych Baldurów, ale przypomina inne świetne RPG, jak chociażby Dragon Age, Neverwinter Nights, czy Divinity Original Sin, właśnie od Larian Studios. Jesteśmy w Gaju Druidów. Będziemy sobie kontynuować wątek główny, związany z poszukiwaniem, tym razem uzdrowiciela. Widać, gdzie mamy ten nasz główny cel. Chyba będziemy musieli sobie tutaj troszkę zejść na dół. A, widzicie, gdzie to jest. Teraz pytanie, czy tam nie ma jakiejś tutaj windy do tego. Zaraz się przyjrzymy. Dalej już nie popędzę go. Tu są schody. Dobra, wyśrodkujmy. Środkujmy i idziemy dalej. Człowiek się odzwyczaił już dawno od takiego sterowania, od tych turówek, od gier izometrycznych, ale to naprawdę pełnia frajdy. Let my daughter go right now. She's a thief, Hellspawn, and you will wait for Corga's judgment. Now get back. Oh, let me through, Mragrisham, or I'll rip your damn throat out. Damn it. We could have taken those guards. No to się tutaj narobiło, przyznaję. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tutaj przejść. Zobaczmy. Stop! Move back at once. Dobra, gdyby nie ja, gobliny wyrżnęłyby was do nogi, będę wchodzić tam, gdzie mi się podoba. Trochę takie buńczuczne. Dlaczego? Co jest tam takiego szczególnego? It's forbidden to outsiders. Corga's orders. Ale my właśnie jej szukamy. No dobra, jednak trzeba tutaj zagadać, że gdyby nie ja... Keep back! Force my hand and I'll show you its claws. A moment, Giona. What? Oh, I understand. You. Apparently Corga wants to see you. Go ahead. Świetnie zrobione modele postaci, zwłaszcza właśnie w tych cutscenkach, jak mamy tutaj zbliżenia. Tu mamy Kagę i nie tylko. Szukamy też tej druidki. Ale tu nam się powinno wszystko rozwiązać. Chyba dobrze idziemy, co? Gdzieś ona tutaj powinna być. Kamienne drzwi. Włazimy. No proszę. Szmaragdowy gaj. Świetne miejscówki. Proszę. I'm sorry. This is madness, Corga. She's just a... A what, Wrath? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will cast out every stranger. Złodziejka, trucizna, jakiej zbrodni właściwie dopuściła się ta dziewczynka. I to wybieramy. Girl? You mean parasite? She eats our food. Drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. She remains here until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Corga. We took back the idol. Surely... Do it. Twarda. Co mamy? Natura. Rzut 1d20. Czy druidzi nie cenią przypadkiem harmonii? Więzienie dziewczynki narusza równowagę natury. Perswazja. No tu mamy 1d20 minus 1. Spróbujmy z naturą. 18 cel. Oj, będzie ciężko. W zasadzie bez szans. The devil sowed chaos. She remains until the rite is complete. Now, Wrath. No.
Korga, what have you done? Atheus! Teela, to me! Bury the remains. Continue the rite. And the parents? They're just outside. This outsider will take word once I've spoken to him. We must focus on the rite. Nieciekawie się tutaj dzieje. Nieciekawie się tutaj dzieje. Zobaczmy w dzienniku, co nam się pojawiło. Sądzone dziecko. Te znaczki to chyba są misje poboczne. Znaleźliśmy Arabellę w kryjówce druidów. Przywódczyni druidów Kaga chce ją osądzić. No, ale niestety wąż Kagi zabił dziewczynkę imieniem Arabella. Powinniśmy odszukać jej rodziców i przekazać im złe wieści. Dobra, nim się wszystko poplątało. Przekażemy im te złe wieści, jeśli tylko pogadamy z druidką. Tu jest jeszcze właśnie to zadanie, znajdź uzdrowicielkę Net i ono jest związane już z zadaniem głównym. Dobrze, wszystko sobie tu być może jakoś poodblokowujemy. Go on. Say it. You think I'm a monster? No trochę nie ją osądzać. Zamordowałaś dziecko z zimną krwią, chcesz chronić swój dom. Czasami to wymaga okrucieństwa. Prawdę mówiąc, chciałem po prostu zobaczyć, co się stanie. To zależy, to był wypadek, prawda? Chyba weźmiemy tę opcję, taka najbardziej neutralna, zobaczymy. Accidents do not exist. There is only choice and consequence. The devil's spawn imperiled my brood. I bared my fangs to defend it. Choice. Consequence. Now the idol of Sylvanas is returned, and the rite has resumed. We will seal the grove, free from harm. Free of intruders. Twarda baba. Do rytuału niezbędna jest potężna magia. Zevlor uważa, że na szlaku jego pobratymców czeka zguba. Rób co chcesz, to nie moja sprawa. Zevlor uważa, że na szlaku jego pobratymców czeka zguba. And mine perish if he stays. You showed great mettle at the gate. The mettle of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the viper must strike. Ha! Gadaj zdrowa, uchodźcy nie są moim problemem. W takim razie trzeba porozmawiać z Zevlorem i wybieramy to. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed and the grove forever shrouded. Tyle, co z nią mogliśmy tutaj pogadać. Jeszcze poszukamy tej druidki. Zevlor nam nie ucieknie. A tutaj mamy zadanie główne w komnatach druidów. Neti, właśnie jej szukamy. Ale zobaczcie, miejscówki są naprawdę prześliczne. No tutaj tego tak nie widać. Niestety obraz kamery nam nie wszystko pokaże. No tutaj już lepiej widzimy dużo więcej. I see you. Just give me a moment. Czy mogę ci jakoś pomóc? Czekaj cierpliwie, co proszę? Jestem chyba ważniejszy od jakiegoś ptaka. Czy mogę ci jakoś pomóc? Albo nie, dobra, czekajmy cierpliwie, ona chyba wie, co robi. This Medicatrix. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Leku. Szukam Neti. You found her, but I still don't know what she can do for you. No to już ci powiem. Czy wiesz może coś na temat łupieżców umysłów? Podobno Halcin jest najlepszym uzdrowicielem w okolicy. Muszę go znaleźć. Ona nas pewnie i tak do niego naprowadzi. Wybierzmy drugą opcję. Why are you asking? Nie da się tego powiedzieć tak, żeby brzmiało dobrze, ale trudno. Ja mam kijankę w głowie. A tadpole. A
mind flayer tadpole. No właśnie. Znasz ich, możesz mi pomóc? I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. O, proszę, to by było ciekawe. This way. Idziemy za nią. No proszę, jakie czary. Jaka magia. Czy ja nie mówiłem, że świetne to kurcze jest? My w ogóle teraz zauważyłem. Możemy awansować postacie swoje. No Jesus Christ. Zróbmy to. Poziom trzeci wojownika. Wzrost maksymalnej liczby punktów wytrzymałości już 28. Cechy pasywne klasy. Groźba. Wykorzystaj jakość przewagi, by spowodować kłute obrażenia i potencjalnie przerazić cel. Odepchnięcie. Immobilizacja. Immobilizacja wykorzysta jedną kość przewagi, aby wzmocnić stanowczość przyjaznej istoty. Riposta. Kiedy jakaś istota chybia atakiem wręcz, wykorzystaj kość przewagi, aby wyprowadzić atak odwetowy. To będzie niezłe. I chyba zamiast odepchnięcia to sobie weźmiemy. Mistrz bitew. Mistrzowie bitew są wybitnymi taktykami, którzy dzięki sprawnym manewrom i doświadczeniu bojowemu są w stanie zdominować każde starcie. A mistyczny rycerz? O kurczę, tu czary nam dochodzą, sztuczki. Prawdziwe uderzenie, osłona przed orężem i czary też jednak. Płonące dłonie. Kurczę, ale ja nie chcę iść w kleryka. To będą nasze postacie, nasi towarzysze. Tu my będziemy typowym takim fighterem, takiego chcę stworzyć i nic innego. Tutaj nic więcej już nie zmienimy. Okej, zaakceptujmy. Wszystkich sobie aktywujemy. Wszystkich sobie tutaj zrobimy. Wytrzymałość 21 i nowe sloty na czary są dostępne. Oślepienie, unieruchomienie osoby, uzdrawiająca modlitwa, cisza. Przygotowane czary. To możemy dostosować. Mamy te 6 jakby. Tarcza wiary. No właśnie, tarcza wiary. Za co by to zamienić? Weź na cel maksymalnie 3 istoty. Kojące słowo to jest dobre. Kurczę, widzicie, mamy same dobre. Rozkaz zatrzymanie. Też ciekawe. Ale ja chcę, żeby ona jednak była tutaj jakimś takim klerykiem właśnie. Bardziej wspomagała naszych i chyba tutaj przy tym zostaniemy. To są te nowe czary, które nam doszły. Wszystkie sprzymierzone istoty w polu twojego widzenia odzyskują. Wow. To jest niezłe. Możemy zamienić sobie zasięg 18 metrów, zasięg 9 metrów. No, zaryzykujemy. Będzie leczyła wszystkich, jeżeli się uda. Wzmocni krzepę i determinację sojuszników. Leczy i zwiększa maksimum punktu wytrzymałości o 5. Kurczę, może to wezmę, bo to jednak ma zasięg większy. Zamiast ona nie musi wcale atakować z daleka. Zamiast tego... Ej, co ja tutaj kombinuję? To też miało być. O tak. Gotowe. To sobie dostosowaliśmy i takie czary będziemy mogli używać. Domena oszustwa, właściwości podklasy. Lustrzane odbicie. Jezus Maria, ile tego podchodziło. Przejście bez śladu. Przywołaj całun cieni ciszy, który przyzna tobie i pobliskim towarzyszom premię plus 10 do testów skradania się. Tak naprawdę w obozie będę musiał to sobie już na spokojnie porozdzielać, tak żeby ona miała to przy sobie tutaj w miarę. Odpychanie czar i mniejsze przywrócenie. Usuń jedną chorobę lub stan trapiący istotę. Też fajna sprawa. Tego tutaj chyba nie mogę zwiększyć. To się jakoś zwiększa w miarę rozwoju postaci chyba samoczynnie albo na którymś z poziomie. Być może na 5 poziomie będziemy mogli sobie coś tutaj wydać, jakiś punkt. To może być z tym też związane. Mistyczny oszust.
Styczni oszuści to rodzaj łotrzyków, którzy sprytnie opanowali odrobinę magii, posługują się iluzjami oraz urokami, by wyprowadzić w pole swych wrogów. Niekoniecznie złodziej. To mi też tu bardziej odpowiada. Złodzieje używają swoich zdolności skradania się i kradzieży do zdobywania czego tylko zapragną, czy to w oknie na trzecim piętrze, czy w zakamarkach dawno zapomnianych ruin. Szybkie dłonie, zyskujesz jedną dodatkową akcję. Proszę. Udało ci się opanować sztukę upadania, zyskujesz odporność na obrażenia od upadku. No i zostaje nam jeszcze mag. Czary. Odblokowano komórki czarów. Dostosujmy sobie czary. Kolejne dwa. Co to jest? Wystrzel 3 promienie ognia. Każdy z nich powoduje 2d6 obrażeń od ognia. Krok przez mgłę. Otacza cię czarna mgiełka i teleportujesz się na wolne miejsce w polu widzenia. No to też może być fajne. Zostawimy to sobie. On sobie te czary przygotuje. No właśnie, przygotowane czary. Tutaj z tych możemy. Tamte wszystkie są ok. Tutaj też są. Tu jest ten krok przez mgłę i wypalający promień. Chmura mgły. Istoty objęte mgłą są niewidoczne i oślepione, ale my sobie wybierzemy krok przez mgłę właśnie zamiast tego. Wiedźmowy pocisk. Wypuść falę ogłuszającej mocy. Powoduje ona 2d8 grom obrażeń od dźwięku. A ta 1d12 elektryczności. Ja bym sobie wziął. Jeszcze zobaczmy, to uśpi. Magicznie uśpi istoty o całkowitych, no właśnie, 24 hitpointsach. Też może być niezłe i weźmiemy sobie to. O, Gites. Tu mamy dostosowane czary, tutaj mamy wybrane, zaakceptujmy. 2 nowe nam doszły. Teraz chyba bez przeszkód możemy ruszać. 28 hitpointów, 21, 21, 20. No to już się robi nam powoli konkretna drużyna. No, idziemy za nią. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Wow, ten drom miał takiego samego pasożyta jak ja. Mam nadzieję, że uda się znaleźć lekarstwo o mniej drastycznych skutkach ubocznych. Dlatego go zabiłaś i ułożyłaś na stole? Czy jest tu jeszcze ktoś, kogo nie prowadzi łupieżcy umysłów? Nie spodziewałem się, że to się tak często zdarza. Dobra, zacznijmy od jedynki. Seems so. Gave Master Halson a right start. Nie wiem, czy ona będzie potrafiła to zrobić. Zobaczymy. O Jesus. Co za metody. It's why he joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He spent days studying the drow's tadpole. Maybe he found an easier way. Still? Co to ma być? Give me your arm, please. Chyba lepiej byłoby znaleźć tego mistrza, ale co to jest? A cure. Now your arm, please. You don't have time for games. Dobra, zaryzykujmy. There. Be careful. Your legs will probably give out first. Jesus. Co to za lekarstwo? I'm sorry. Maybe Master Halson could have plucked it from your head, but I can't. Without him here, the only treatment for an illithid tadpole is death. You're a risk to the people around you. I'm truly, truly sorry. For what it's worth, the poison is painless. It'll be like going to sleep. Jakaś wariatka. Daj mi antidotum, ale już. I can't risk you turning. You'd kill us all. Daj mi to cholerne antidotum. I won't. I can't. O, w mordę, perswazja, ale przecież Kianka jest uśpiona, nie przemieniam się, zastraszenie, albo dasz mi antidotum, albo z tego miejsca zostaną zgliszcza. Oszustwo, nie możesz tego zrobić, wasza przywódczyni chce ze mną porozmawiać. O, oszukajmy ją. 10, może się uda. Jezus, nie. I'm sorry. There's nothing you can say to change my mind. Co za wieśniara.
To ją zaatakujemy. Astarion pochwala twoje postępowanie. No to chyba niewiele my tu w ogóle możemy zrobić. Walczymy z nią sam na sam. Aż to menda. Dobra. O, w mordę. Za mało zasobów na akcję, ale coś tu miałem. O właśnie, mobilizacja. To nam podochodziło nam tu parę tych rzeczy. Ja potem to sobie muszę na spokojnie przestudiować. Drugi oddech to jeszcze nie. Przypływ sił, dodatkowa akcja. Spróbujemy tego. No i jeszcze raz. No, lepiej. Lepiej, lepiej. Sobie wzmocnimy naszą obronę. Ale wieśniara nas, kurde, zaatakowała. Pięknie. Chyba niewiele nam zrobi. Unieruchomienie, wow. Ale mamy jeszcze coś takiego jak łuk. O Jesus, Jesus, leczy się wieśniara. O, w mordę, olbrzymi pająk. Jeszcze się umie zmieniać w takie poczwary. Nic nie zrobi, jak mamy unieruchomienie. Niedobrze. Koncentracja przerwana, rzut obronny. Jesus Christ, no musimy ją jakoś tutaj zaatakować. Czy my możemy siebie wzmocnić? Wykorzystaj jakoś przewagi, by spowodować cięte i potencjalnie przerazić cel. To sobie w końcu też wybraliśmy. Jeszcze rozpłatanie. Niekoniecznie. Rzut obronny. Już drugiej akcji nie wykonamy, ale drugi oddech bierzemy. Jeszcze powinniśmy mieć, kurczę, jakąś możliwość właśnie antidotum albo od niej zdobyć. Albo zdobyć od niej, teraz już ją pokonamy, albo któryś z naszych coś może mieć. Magiczny diadem osadzony w nim klejem odmruczy niecierpliwie, czekając aż zostanie wykorzystany zgodnie ze swym prawdziwym przeznaczeniem. Przedmiot fabularny, natura plus jeden, przyda się. Prosta szata niekoniecznie, drąg też nie, to sobie wezmę. Eliksir Sylvanusa, ten tonik pobłogosławiony przez samego ojca dębów, zneutralizuje nawet najbardziej śmiercionośną truciznę. To od razu trzeba będzie użyć. Jad wiwerny, pokryj broń. O, też ciekawostka. Pokryj broń trucizną, pokryj broń jadem wiwerny. Tu mamy zwój przyjaźni ze zwierzętami. Mikstura odporności na ogień. No dobra, dobra, dobra. Teraz by się przydało, kurczę, tą truciznę zneutralizować. Ten tonik właśnie, akcja dodatkowa, weźmy to. No, o to nam chodziło. Ależ tu się narobiło, poszukiwały zapomniane ruiny. Aha, to mamy, kurde, zaliczone. Na ratunek uchodźcom to będziemy robić, jak stąd wyjdziemy. Lekarstwo poszukiwania druida. Badania Halsina wskazują, że infekcja ma swoje źródło w starych ruinach, do których się udał. No więc my też tam będziemy się musieli udać. Uczennica druida to już mamy zakończone. Czyli stare ruiny, ale na ratunek uchodźcom jeszcze nas czeka jakiś tutaj poboczniak. Kurde, ona załatwiła tego zioma w ten właśnie sam sposób. Uwagi na temat pasożyta znalezione u droła. Robak ma ogon niczym kijanka, pochodzenie środowisko płynne, macki do poruszania się, czy pełza dzięki nim po podłożu, czy też używa ich, żeby schwytać ofiary. Zęby żywi się mózgiem, czy też może służą jedynie do penetracji czaszki. Zachowanie ucieka z martwego nosiciela. Usiłuje znaleźć nowego? Nie wiadomo. Drow. Jak robak w niego wszedł? Brak śladów ran na twarzy przez ucho, nos, oko, usta. Wszystkie opcje możliwe. Robaki nieobecne w innych narządach, jedynie w mózgu. Uszkodzenia mózgu? Niejasne. Trzeba zbadać. Zachowanie wydawał się być przytomny. Umiejętność mowy nienaruszona. Czy zdawał sobie sprawę z obecności robaka?
Zdaje się, że Halcin to najlepsza opcja zdobycia leku. Na to wygląda runa niedźwiedzia. Coś tu uruchomiliśmy chyba. Stąd się tędy nie wydostaniemy. Kolejną runa jelenia, o. That might be worth a look. Kurde, może warto rzeczywiście się przyjrzeć tym runom. Fajnie jakby wszyscy nasi weszli tutaj, ale... Tak ryzykować? A tidy slot, but... Dobra. Tu jeszcze coś mamy. Runa orła. Ja sobie zrobię szybki zapis w razie czego. Jakby tu mnie nagle coś zaatakowało. Czy my gdzieś mamy jakieś runy? Kurde, niekoniecznie. Niekoniecznie. Tu mamy ten pusty slot. Dobra, zobaczmy to jeszcze. Połącz. A. Coś tylko tutaj mogę wybrać. Jad wiwerny to niekoniecznie. Zwój przyjaźni nad zwierzętami też nie. Sądzę, że jakąś runę musiałbym tutaj, kurczę, umieścić. Oto ciekawa zagadka się pojawia. Czekajcie, czekajcie, to mam... Ten jad wiwerny mam tutaj jakby... No dobra, dajmy to. O. Łączenie nieudane. Podejrzewam, że tu musielibyśmy, kurczę, jakąś runę umieścić, wtedy by nam coś tutaj wyszło. No właśnie. My żadnej runy tutaj, kurczę, nie posiadamy. Może, kurde, jakiś czar. Jeszcze mamy to, zwój ognistego pocisku. No chance. Dobra, nie przedłużajmy. No, ciekawostka Dropsa. Zobaczmy, może ten coś ma. Nic. To przeczytaliśmy. Tu mam notatkę druida jeszcze. O, tego nie widziałem. Szmaragdowa enklawa nie udzieli pomocy mimo moich próśb. Ta kraina krwawi, a zepsucie sięga głęboko, lecz tak jest wszędzie. Nie mogę czekać na pomoc, ale być może nie będę musiał mierzyć się z ciemnością samotnie. Czekajcie, bo może coś tu jeszcze, kurczę, znajdziemy. Rejestr obserwacji. Długa lista spowiedzi zaobserwowanych w regionie, podzielona datami. Ostatni wpis głosi szczenię, co jest kilkakrotnie podkreślane. Zaatakowały mnie drony i gobliny podczas patrolu z Neti. Nigdy dotąd nie podchodził tak blisko Gaju. Widok droła dowodzącego goblinami był już wystarczająco niepokojący, ale kiedy zginął, ujrzałem, jak coś wypełza z jego czaszki. Stworzenie przypominające robaka rodem nie z tej ziemi. Schwytałem je i przyniosłem wraz z poprzednim gospodarzem z powrotem do Gaju. Nikomu nie opowiedziałem o mych obawach. Neti coś podejrzewa, ale wie, że nie powinna pytać. Przeprowadzę dalsze dochodzenie i poinformuję pozostałych. Kaga będzie domagać się odpowiedzi, a jeszcze takowych nie posiadam. Kurde, tutaj jest trochę tego zabutelkowane macki. Wzięliśmy to sobie, zabutelkowane oko. Też sobie wziąłem zabutelkowany rozpuszczalnik. Zabutelkowane kwiaty. Trochę tego tutaj nazbierałem, nie wiadomo po co. Fajnie byłoby rozkminić tę zagadkę z tymi runami, ale nie będę tutaj, moi drodzy, spędzał aż tak dużo czasu. No jeszcze sobie zobaczymy. Tutaj szkic książki. Po angielsku. Spadający się dziennik. Znaleziona w budowli nad rzeką na południu nie rzuca żadnego światła na cel, jakiemu miało służyć to posebne miejsce, ale potwierdza nasze przypuszczenie. Jest bardzo stare, to jedyne co wiem na pewno. Cała reszta to wyłącznie spekulacje. No proszę, to co mówiłem, jak dużo tutaj jest rzeczy do działania, do rozkminiania. Raport z korespondencji, wiadomość od wiedźmy przyniósł Sirit, jeden z ptaków Neti, a przecież pogrzebaliśmy Sirita w ubiegłym tygodniu. Nie wiem, jak wiedźma go znalazła. Wiadomość była groźbą, ale jednocześnie zaproszeniem. Wiedźma chce się spotkać. Nie zamierzam odpowiadać. Sirit został pochowany ponownie, tym razem pod cięższym kamieniem. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła, wiecie co, do głowy. Tu jest sterta książek, to nieistotne.
Kateriku, widząc swoje błędy, on nie upadł, lecz został zepchnięty z krawędzi. Jego żałobę wypaczył cienie, ale nie sposób zaprzeczyć, że jego żałoba była dziełem moich rąk. Tajemnicze stowarzyszenie Wybrzeża Mieczy. To po angielsku. Jeszcze spróbuję, czy te runy tutaj można zabrać na przykład i przenieść do tamtej. Jak dam prawym, użyj. To nic mi nie da. No niestety nie wiem, co tam umieścić, więc musicie mi wybaczyć, a może to dla was tym lepiej. Wszyscy weszli, tu możemy porozmawiać z naszą współtowarzyszką. Blind honesty is always a bad idea. We should keep quiet in future. Pewnie ma rację. Rozpowiadanie o naszym małym kłopocie niewłaściwą osobą może być niezdrowe. Jak chcesz znaleźć pomoc, jeśli mamy nikomu nie mówić, na czym polega problem? Dobra, racja. Indeed. Wouldn't want a frightened and angry mob to get to us before the tadpole did, would we? That said, this Halston fellow sounds promising. He'd be someone to tell about our problem. If we manage to find him, that is. Myślę, że uda się go znaleźć prędzej czy później. Jeszcze sobie sprawdzimy panele postaci. Ekwipunek. Czy któraś tu ma jakąś runę? Zwój wykrycia myśli, zwój ochrony. Grawerowany klucz. Nic z tych rzeczy nie posiadamy. A szkoda. Dobra, sobie potem w obozie porozmieszczam tutaj te wszystkie właśnie takie różne opcje, które nam się pojawiły do wykorzystania. Coś mi się pojawia. Świece, płonięcie. Zapalmy te świece. Z tym możemy coś tutaj? Oddech ptaka coraz płytszy. Młot, narzędzia złodziejskie to wezmę. Potem się kurczę właśnie powymieniam z tymi różnymi postaciami. Pytanie, czy tu nie ma jakiś pęczek ostrokłącza. Mała butelka, stojak na butelki, co my tu mamy? Nic. Flora Dolin, to już nie będę tutaj czytał nic z tych rzeczy. Mikstura lecznicza to wezmę jak najbardziej. Może jeszcze coś tu ciekawego znajdziemy. Tutaj to jest chyba ten ptak, kurczę, wiklinowa skrzynia. Tu nie ma nic. Tutaj żadnych run też nie widzę, bo tak jeszcze właśnie zerkam, czy czegoś tutaj nie ma ukrytego. Dobra, tego nie biorę. Kamienne łoże, kolejna skrzynia. Rzędy ksiąg, kolejne księgi. Tutaj chyba ten ptaszek coś kurczę. Czy my nie mieliśmy coś? Zwój przyjaźni ze zwierzętami. Zobaczmy, czy to w ogóle jesteśmy w stanie na tym ptaszku wykonać to. Uribos tenioru. The bird's eyes are glassy. It's breath. Zwój wykorzystany już na więcej nie będzie przydatny. Atak rzuć, zbadaj. Nic nam to nic nie da. Dobra. Tu jeszcze jest otwarta skrzynia. I dziękujemy. Niestety ptaszek nam też nie pomoże. Tam mamy dalszy ciąg zadania związanego z pomocą uchodźcom. Wiecie co, tutaj sobie zakończymy i będziemy robić to zadanie, o którym przed chwilą wspomniałem w kolejnym odcinku. Ja się przeniosę, może się na początku odcinka, albo nie, no albo nie. Zróbmy tak. Zobaczymy, czy z kimś możemy porozmawiać. Nikt z nami nie chce rozmawiać, ale pożegnam się w obozie, potem zaczniemy tam. Ja sobie tutaj porozdzielam to wszystko. Czary, nie czary, umiejętności. Inni może będą z tego korzystać. Zakapturzony szkielet, zobaczcie.
To ta postać, a jednak z kimś porozmawiamy, widzę. Jest też i ta. Ten szkielet to ta postać, którą spotkaliśmy w ruinach. Mówił, że się z nim spotkamy jeszcze. We meet again, as predicted. I shall be here in thy camp, for whenever thou hast need of my services. Ja pierniczę, czyli on może być członkiem naszej drużyny. A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Dobre. To niezwykle potężna magia. Jak to możliwe, że przychodzi ci z taką łatwością? Because it is my calling. There is little else to explain. Bardzo imponujące i zapewne równie drogie. Ile to będzie kosztowało? A matter of coin. Aha, czyli za 200. Then I shall wait here patiently until it is acquired. Dobra, niech on sobie będzie tutaj. Czyli on będzie mógł ożywiać naszych za 200, za 200 złota i zostanie w obozie, czyli on nawet nie będzie się przyłączał do nas. 97 złota mamy, nawet więcej, 123. Czyli za 200 będziemy wracać do obozu i mogli sobie ożywiać swoją, jedną ze swoich jednostek. Kurczę, brzmi naprawdę nieźle. Dobra, tutaj się już na pewno żegnam. Do zobaczenia, cześć.